Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wagon, a to jest kolejny 30 już odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 1 Remaster na moim kanale. 30 odcinek, którego tak naprawdę miało nie być, zresztą jak całej reszty tej serii, bo postawiłem już na niej kropkę, ale z waszą pomocą udało się naprawić problemy, które tutaj w grze występowały, także mogę ją dalej kontynuować i powiem wam, że początkowo podchodziłem do tego dosyć sceptycznie, tak teraz cieszę się niezmiernie, że wróciliśmy w Wiedźminie, jak zawsze, zresztą pada deszcz, więc klimacik tutaj jest. Bawimy się, życzę wam miłego oglądania, a ja spróbuję sobie przypomnieć, na czym skończyliśmy i co takiego się działo tutaj w tej serii. Na pewno mamy misję, żeby iść do nowego Narakortu, którą zleciła nam Triss, to tyle pamiętam. Powinienem udać się do nowego Narakortu, wszyscy tam na mnie czekają, Siegfried, Leuwarden i tak dalej, graliśmy chyba w kości ostatnio, oddawaliśmy też ząbki do dentysty, wszystkie zlecenia mamy wykonane. Dobrze, jak wygląda nasz ekwipunek, bo chyba teraz czeka nas bardzo ważny moment w grze, taki moment bez powrotu, więc dobrze byłoby chyba zrobić porządek tutaj w plecaku. Mamy kupca, tu mamy chyba kupca. Czekajcie, mamy handlarza książkami, nie wiem, czy uda mi się do niego dotrzeć. Chyba tak? Zaraz zobaczymy, czy ja tu przejdę. Czy przejdę, czy nie przejdę? Halo? Tak. Mamy to. Szukasz dobrej lektury? Przejrzyj moją ofertę, proszę. Czy ten koleś go wącha? Trochę tak to wygląda. Nieważne, robimy porządek, niekoniecznie po to, żeby zarobić, chociaż tutaj widzę, że 16 sztuk złota mogę dostać za jedną książkę, 12 za drugą książkę i 40 za trzecią książkę. My te książki mamy przeczytane, więc spoko, luz. Widzę, że mamy jeszcze chyba jakieś krzesiwo tutaj, więc też sobie wyrzucimy, bo raczej zbyt wiele złota to ja za to nie dostanę. Może to tyle, widać. Mamy już tak troszeczkę tego miejsca, więc spoko. Jeżeli będzie trzeba jakieś piwko wyrzucić gdzieś tam w trakcie grania, to sobie wyrzucimy czy wypijemy i już. No i dobra, no żegnamy się z tą miejscówką, bo wątpię, żebyśmy przez najbliższy, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie do niej wrócili. Po prostu zaczynamy kolejny akt, więc będzie kolejna mapa. Wyzimo, bywaj handlowa, klasztorna i tak dalej, i tak dalej. Fajne to miejsce, klimatyczne, cały czas pada deszcz, ale no trzeba iść dalej, więc myślę, że dobrze będzie zapisać sobie grę. I lecimy! Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. A więc stawię im czoło. Uciekajcie. Myślałeś, że zostawię cię tutaj samego? Spodziewałem się, że będziesz walczył. Moi ludzie są przygotowani, to ochotnicy. Nie daj się zabić. Jeśli coś ci się stanie, Carmen... Zrozumie. Straż miejska, skąd wy tu? Nie tylko wy macie swoje wtyki w armii. Cóż, Vincent, nie trzeba było stawać po stronie Wiedźmina. Nie macie szans. Sprawdźmy. Zobaczymy. Zobaczcie, jak dobrze mieć przyjaciół. Vincent tutaj wstawił się za mną. Pomaga nam. Dobra, ten koleś w ogóle z Salamandry ma dziwny kolor skóry. Sobie spróbuję przypomnieć, jak to się robiło. Dobra, mamy chyba igniacza. Dobrze byłoby go użyć, więc używamy. Raz, dwa. No nie mamy już połowy życia. Co? Raczej nie jest okej. Wow, przeskoczyłem. Ten pokonany. Vincentowi pomożemy jeszcze tutaj tego dziada pokonać. Go musimy pokonać chyba szybkim stylem. To jest ten mag. Najsilniejszy. Raz. Świetnie. Dawaj. Dwa. Trzy. Bez puszczyka, bez żadnej jaskółki, ale jest okej. Twardy glina, dziwka ze slumsów i prawdziwa miłość. Miłość łamiąca klątwę wilkołactwa. Jak w bajce. W świecie zdominowanym przez pogardę i skurwysyństwo. W świecie pełnym bandytów i morderców. Szczere uczucia nadal mogą czynić cuda. I dlatego warto walczyć. Jak w bajce. Jak w bajce. Świetna scena, aż mam gęsią skórkę. Dobra, pokonaliśmy wszystkich. Tak, widzę, że Vincent żyje. O, ledwo, ledwo. Hej. Musisz się śpieszyć.
Dobra, musimy iść na górę. Dobra, ja sobie schowam miecz, postaram się przypomnieć klawiszologię. Mamy szczątki, to sobie na pewno wezmę z tych szczątków. Tutaj mamy mieczyk nielegalny, ale go nawet chyba sprzedać nie można, więc wyrzucamy go. Może znajdziemy jakąś inną fajną broń. Tu mamy jeszcze tego jednego do przeszukania. Tu mamy jeszcze jednego. Oni wszyscy mieli ten nielegalny miecz, więc no trudno troszkę. Mówię, no go nie można sprzedać, więc nie ma co go brać. Już jeden taki mam na plecach, korzystamy z niego i to tyle. Nielegalny miecz, tak sprawdzam, czy może strażnicy tutaj mieli coś, którzy nam pomagali. No niestety kilka dobrych osób straciło życie pomagając nam, ale to już z tym nic nie zrobimy. Trzeba im podziękować. Dziękujemy. Vincentowi też trzeba jeszcze później będzie dobrze podziękować za to. No i to chyba tyle. Idziemy na górę. No, cyk. Jesteśmy i teraz tak, tu mamy miskę. To nie jest chyba dobry pomysł, żebym teraz przeszukiwał te wszystkie rzeczy, ale w sumie dlaczego by nie? O, ktoś mnie wyleczył. Czyżby Triss? Tak, jestem. Czekaliśmy na ciebie, Wiedźminie. Witam. Martwiłam się o ciebie. Ustaliliście już coś? Ponoć zakon Płonącej Róży jest skłonny współpracować. Oczywiście. Raz na zawsze wyplenimy zło z Wyzimy. Co prawda w samym zakonie można zauważyć pewne niezgodności, no ale... Niezgodności? Zmieńmy temat. Podobno mamy się gdzieś magicznie przenieść. Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Zygfryda do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału zakonu. Kiedy? W zasadzie już tylko to musimy ustalić. Cisza. Słyszę kroki. Czyżby ktoś mnie śledził? Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i Płonącej Róży! To Devet, sprzedajny zakonnik, zakała naszej profesji. Śledził mnie łajdak. No, to mamy problem. Zygfrydzie! Wiem dobrze, że gadasz z wiedźmą! Jesteś skończony! Na honor. Triss, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara! Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech! Jesteś skończony, Zygfrydzie! Flaczki? Może jednak... Dark Ambra der Hadrean! Pocieszające. No ale dobra, jesteśmy z Zygfrydem ramię w ramię. Idziemy walczyć z Salamandrą. Devet chciał nam przeszkodzić. Dobra, jesteśmy. Mamy pochodnie. Którym przyciskiem się wyjmowało pochodnie tylko? Bo na pewno mam pochodnie. Czekajcie, może sobie cyk w ten sposób wyciągnę. Tam mamy kikimory robotnicze. Gdzie jest Zygfryd? To jest dobre pytanie. No. Dobra. Gdzie do cholery jestem? Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem nieco przesadziła. Tutaj mamy korzenie żołnierzy Salamandry. Czyli chyba dobrze trafiliśmy. Z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na środek jakiejś sali. No i tutaj się da jakoś przejść? Nie wiem, może spalimy to na przykład? Wrog! W bazie! Nie wiem, w sumie to dobrze by było jakoś to ogarnąć. Może schowam pochodnie i może ardem to rozpracujemy, czy po prostu jakoś inaczej. Cyk. Tak, ardem. Udało się. O dziwo, sami nie próbowali do mnie przejść. Ja musiałem. Uciekniemy troszeczkę do tyłu, tutaj wyciągniemy ten poprawny miecz. Do walki postaramy się z nimi rozprawić. Chociaż, wiecie, jak tak mam walczyć z kilkoma naraz, albo z każdym z osobna, to wydaje mi się, że dobrze będzie wejść jednak w sam środek sali i skorzystać z tego naszego igniacza i ich tutaj wszystkich ostatecznie rozpierdzielić. Dawaj, cyk, cyk, pokonani, no prawie, grupowym ciosem jeszcze rozprawimy się i tak, koniec końców muszę z tym gnojkiem walczyć na osobności. Dobra, mamy jeszcze jednego, on wystraszony jest, dlatego do nas nie idzie, ucieka przed nami, ale to już nie jest jakiś wielki kłopot, już nawet nie będę chyba igniacza tutaj marnował na niego, po prostu go zmiecza. O, dobra, chyba się wykrwawił, tak to wyglądało, nieważne, chowamy miecz i co to takiego? Zdecydowanie jest to baza Salamandry. Mamy łóżko, mamy jakieś meble, jakieś drabinki. Tam na górę można wejść. Zobaczymy, co on miał przy sobie. Ma osełkę. Dobra, to nie wiem, chyba nawet możemy użyć tej osełki na nasz miecz. Nie wiem. Ten miecz może być
No, na stalowy mieczek sobie użyłem. Jak znajdziemy jeszcze jedną, to sobie użyjemy na srebrny. Tu mamy czarny proszek, weźmiemy to. Zawsze to można wyrzucić, nie jest aż takie drogie, więc spoko luz. Tu mamy kiścień. O, to można... A nie, dobra, bo to jest małe, zamiast pochodni to lepiej nie. Tak cały czas rozglądam się, czy ktoś z nich ma jakiś wielki topór, miecz, czy coś. I chyba tu... Tak, leży miecz. Dobrze, temerski miecz żelazny, dobrze, dobrze. Temerski topór stalowy, ej, czy temerski topór stalowy nie jest droższy od miecza? Nie, bo on jest za mały. Dobra, to bierzemy ten miecz i tak, tu mamy fistech, narkotyki, kto by się spodziewał, no naprawdę. Tu mamy jeszcze jedne szczątki, to już przeszukane, to już mamy krzesiwo. Przed chwilą wyrzuciłem 9 sztuk krzesiwa, teraz zbieram znowu. Mamy kufer. No to sprawdzamy. I tu jest dużo fajnych rzeczy. Mamy oreny, mamy sygnet, mamy o przekleństwach i przeklętych. Te książki już czytałem, ale możemy to zabrać ze sobą. Nie jest to wielki problem. Dla mnie jeszcze parę slotów tam w ekwipunku jednak jest. I to chyba tyle. No nie wydaje mi się, żeby tutaj jeszcze można było coś zebrać. Idziemy? Chyba idziemy, nie? Trzeba przed siebie tam lecieć. Sobie zobaczymy, co tam jest. Może zapiszę grę. Tak na wszelki wypadek. I... Komu w drogę, temu wiatr w nogę. Tu na prawo jest zawalone, to tutaj nie przejdziemy, chyba że może spróbowałbym ardem jakimś, jednak nie, nie ma takiej mowy. Zygfryd, a zobaczcie, jest nasz kolega. Świetnie, bardzo dobrze. Hej, przyjacielu. Wiedźminie, nie ma czasu do stracenia. Zygfryd, a więc jednak. Nie ma czasu, musimy otworzyć bramy i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować. Ale wcześniej rzuciła na ciebie tarczę Alzura. O. Tarczę Alzura? Jakieś potężne zaklęcie. Znaję z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żebym jej dawał tę księgę. Wiedźminie, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry używają przeklętej elfiej magii, by wchodzić do swojej bazy. Magicznego portalu. Możemy go użyć? Czarodziejka powiedziała, że można go uruchomić jakimś magicznym kamieniem. Mhm. Jest coś takiego w jaskini, po prawej. No dobra, okej, to w sumie możemy tak zrobić. I teraz co? Nie jest dobrze. Czarodziejka wyczytała nam z głowy to, co czytaliśmy w tej książce. Dlatego rzuciła na nas tarczę, fajnie. Czy tę tarczę, którą mamy, gdzieś widać? Może jak wyciągnę broń, to będzie gdzieś widoczna? Nie, tu mamy bonusy na górze, mamy tylko osełkę. No ciekawe, nie? Niby rzuciła tarczę, ale ja tej tarczy nie widzę. Dobra, mamy portal Alvaro, faktycznie, tu mamy maga Salamandry. O, to trzeba iść go od razu pokonać, nie? Od razu idziemy go pokonać. Może go tego... Co on tam robi? Nie wiem. Chyba... Aha, próbował... A, dobra, nie próbował. Przyzwał po prostu jakiegoś ifrytka ognistego. To moje igni raczej na niego nie podziała. Chyba, żeby go wystraszyło, ale wątpię, żeby coś takiego wystraszyło ognistego potwora. Wyciągnę sobie srebrny miecz i postaramy się tutaj troszeczkę... Widzę, że Zygfryd jest lepiej przygotowany niż ja. Dobra, tu mamy piryt. Bierzemy to się przyda do ulepszania mikstur. Mamy runę słońca, szansa na efekt krytyczny podpalenie. Runa magiczna może zostać wykuta na ostrzu srebrnego miecza. To brzmi całkiem dobrze. Nie mam oczywiście miejsca w ekwipunku. Niedobrze, wyrzucamy, czekajcie, kurczaka. Wyrzucamy to, wyrzucamy tamto. Tu mamy niedźwiedzie sadło, może być. Kamień mocy. Wziąłem go. Szczątki, mamy fistech, mamy krąg wyblakłej magii, który nam wzmacnia zaklęcie Irden, chyba, o ile dobrze kojarzę. Natężenie znaku Irden zwiększone o 50%. Prohibita, spis zakazanych artefaktów Ars Magica. Portal Alvaro, nazywany od nazwiska jego odkrywcy, znaleziony w elfich ruinach pod Wyzimą. Jeden z niewielu stabilnych portali, rozebranych i ukrytych w nieznanym miejscu podczas wygnania czarodziejów przez króla Foltesta. Zobacz incydent na Tahnet. Podaje się, że portal wymagał do aktywacji jedynie kamienia mocy. I ten kamień mocy już mamy. Udało się go zebrać. To co, idziemy tutaj do portalu, czy jeszcze tam z kimś powalczymy? Bo widzę, że mamy z kimś do stoczenia bitwę. Czekajcie, ja nie wiem, czy oni są za tą magiczną barierą, czy nie? Chyba nie? Nie, spokojnie. Można z nimi tutaj walczyć, zobaczcie. Okej, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że wbiłem się akurat pomiędzy nich wszystkich. Może wrócimy do Zygfryda i postaramy się teraz jeszcze raz z igniacza tutaj pocisnąć i kontynuujemy grupowy styl i rozprawimy się z nimi.
Broń się, kurło! Jak ty brzydko mówisz do mnie, co? Co to ma być? Dobra, widzę, że Zygfryd też sobie całkiem nieźle radzi. Ja może... Co oni tak tutaj? A, dobra, oni się boją. Mają strach wrzucony, więc może by się wykrwawili nawet tak jak ten. Ale jest okej. Dobra, musimy tego Ifryta pokonać. Ja sobie jeszcze zaraz tego igniacza mojego tutaj pocisnę. Jakub de Aldersberg. Dawaj, cyk. Cyk srebrnym mieczem. Jeszcze cyk. No, cyk, cyk, cyk. Dobra, tego mamy Ifrytka pokonanego. Już tego, jeszcze jeden nam został. Tu jeszcze jeden, zobaczcie. Ej, mamy jeszcze jednego. Tego salamandryczyka. Czy jak tam ich się nazywa. To jest czarodziej, trzeba go pokonać. Nie wiem dlaczego bije go srebrnym mieczem, ale nieważne. Ważne, że pokonany, reszta nie jest istotna. Dobra, to sobie cykniemy, znowu sobie to cykniemy. Pokonany. Wyciągam pochodnie. Nie omieszkam przeszukać tutaj ich. Mamy osełkę kolejną, którą sobie dam na srebrny miecz tym razem. Nie wiem, czy mogę. Może wyrzucę psie sadło, raczej go nie potrzebujemy. I osełeczkę sobie damy na srebrny mieczyk. Tak jak mamy na stalowym, tak damy też na srebrny. Pochodnia jeszcze raz do wyciągnięcia. No, życie nam się powoli kurczy, to niedobrze. Mogę to podnieść? Mogę, tu sam miecz jest. Czy mogę to podnieść? Mogę, jasne. Z tego Ifryta można, widzę, podnieść dużo fajnych, przydatnych przedmiotów. Oj, kurna, tu znowu mamy przeciwników. No to niedobrze, nie? Zobaczcie, jak dużo ich jest. Wiecie, ja chyba skorzystam z tego portalu, bo coś mi się tak wydaje, mam takie wrażenie, że to jest oskryptowany i oni będą nam się pojawiali tutaj w nieskończoność. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale no mam takie wrażenie. No dawaj, cyk. Fajnie, tutaj pokonani. Dawaj, tutaj też pokonani. Jeszcze raz, dwa. Chociaż ta taka, wiecie, potrzeba przeszukania ich, zobaczenia, co tam mają w ekwipunku, co tam mają przy sobie, jest tak duża, że chociaż może kilku, może chociaż kilku tylko tutaj dotknę. Zobaczymy, tu jakaś głowa, tu jeszcze jedna głowa. Sobie szybciutko bierzemy jedno, drugie, tu jakieś brosza salamandry. Tych brosz nie można sprzedawać niestety, więc... no szkoda, nie? Zamiast tej broszy mogłyby być oreny. Ja już nie mówię, że jakoś bardzo dużo, ale troszeczkę. Tu mamy krzesiwo, którego nie możemy zebrać. Tutaj też jakieś rzeczy, których nie możemy zebrać. O, wszedłem niechcąco tam. Tu mamy też coś. Fistech. No, to zawsze można sprzedać, więc spoko. Dobra, nie przeszukujemy ich już. Myślę, że możemy sobie wypić jaskółeczkę. Może dekok drafarda białego. Ale może lepiej nie, bo się potrujemy, to lepiej sobie jaskółeczkę się napić i troszeczkę... O. Się wyleczymy. Idziemy. Ogarniamy ten stary, wiewiórski, elficki, elfi, czy jak to tam się mówi, portal. No i co? Zakon płonącej róży pomoże nam w walce. Świetnie. No i widzę, że magiczna bariera zniknęła. Mamy Azara Javeda, mamy magistra. Ja sobie skorzystam jeszcze z okazji. Może wypijemy puszczyka. Przyda się. Oj, to się bardzo przyda. I... No i idziemy do nich, nie? Samo się nie pójdzie. Hej, dobrze wiemy, panowie. Jaka jest sytuacja. O, ja też dobrze wiem. Biały wilk, spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach, jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za tobą w ogień, a wśród nich sam Zygfryd z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć jego realizację. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością? Bo widzisz, jestem wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz. Jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta? Monarchę, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu? Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze. A potem pozwalałby nieumarły potwór zjadał poddanych przez kilka lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć? Do czego zmierzasz, Javed?
Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa Skojatel to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Okej, czy on próbuje siebie właśnie wytłumaczyć? Salamandrę i tak dalej? Haha, teraz naprawdę mnie rozbawiłeś. Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym... O, to może wybierzemy ten dialog? Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz giń. Ja cię pierdolę, tarcza Alzura. Magister, zajmij się nim. Nie mam przeciwzaklęcia. Czyli jednak jest tarcza. Dobrze. Pojawiła się. W najmniej oczekiwanym momencie. Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo. Mógł mnie wykończyć i zabrać Księgę Zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Alzura zadziałała doskonale. Javed zwiał, ale zostawił magistra. No. Następnym razem nie ucieknie. Kolejna fajna wstawka. Ładna. Geralt, nic ci nie jest? Siegfried, co się stało? Dostałeś i to mocno. Jak widzę, czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak, tarczę Alzura. Magister gdzieś zwiał. Nie możemy się przebić przez tę barierę. Sam się nim zajmę. No, postaramy się. Faktycznie tarcza jest, tarcza działa. Fajnie. A cóż to? No to co? Ale Azar Javed się zaskoczył, nie? Taki, o kurna, tarcza Alzura. Myślałem, Wiedźminie, że jestem najlepszy, ale ty jesteś jeszcze lepszy. Jak tytanowy Janusz. Tu mamy jakieś przejście, to może idziemy tutaj. Tak szczerze to improwizuję, teraz nie mam zielonego pojęcia, gdzie iść. Widzę, że... O, jest magister przed nami. No dobra, to chyba trzeba zapisać grę i może sobie z nim porozmawiamy. Zobaczymy. Mamy kikimory robotnice, pochodnie. Przed ciebie. Zawaliło się za nami przejście. To niedobrze. Mamy salamandryczyków. No i nasza tarcza już cały czas działa. Okej. Bijem i gniaczem. Nie wiem, czy jest sens nawet drugi raz go używać. Już zadziałał. Niektórzy płoną, niektórzy się wystraszyli tego, co się dzieje tutaj. Więc może tym naszym mieczykiem już ich dobijemy do końca. Strasznie ciemno jest, nie? Chyba dobrze byłoby kotka wypić. Ale to na razie pokorzystam z tego, że ta tarcza Alzura troszeczkę nam jednak tutaj rozświetla to, co widać, więc może nie będzie aż tak najgorzej. Dobrze. Podchodzimy. Jo. Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Co? Błędem. Nie pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? To proste. Wbrew temu, co o was mówią, czujesz. Czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwórców? Oświeć mnie. Oświeć mnie.
Chętnie. Nie pozbawili was emocji. Mutacja nie udała się w pełni. Mieliście jeździć po świecie i zabijać potwory, a nie decydować, filozofować, okazywać wątpliwości. Straciliście skuteczność. Obaj o tym wiemy. A więc zabijecie nieskuteczny, pełen wątpliwości błąd historii. To źle świadczy również o tobie. Ale dość gadania. Graj, muzyko. Graj, muzyko. Ciemno strasznie. Może podejdziemy tutaj bardziej, gdzie jest jasno. Ojej, czekajcie, bo nas atakuje. Dobra, mamy przekichane, tak bym trochę powiedział. Bo atakuje nas nie tylko magister, ale też te kikimory nas tutaj klepią. Znowu igniacza użyjemy, dawaj. Dobra, zawsze będzie można wypić miksturkę. Walczę stalowym mieczem z kikimorami, to nie jest dobry pomysł. Mamy magistra jeszcze obok siebie. I chyba jeszcze jednego igniacza użyjemy. Cyk, proszę bardzo, wszyscy nie żyją. Zwyciężyłeś. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonanym. Zawsze warto spróbować. Jednak odbijacie pociski w locie. Jednak. Czy on mnie właśnie prosił o litość? Nie wiem, czy to była jakaś kolejna zagrywka? Chyba. No i co się dzieje? Spadliśmy, czyli osunęła nam się podłoga pod nogami. A gdzie jest magister w tym wszystkim? Tutaj. No, Geralt, bierz miecz. Ja już myślałem, że on nie żyje, ale on tak nie żył tylko trochę. Wielki potwór go tutaj dopadł. Chcę mam walczyć z tym potworem? To chyba nie jest dobry pomysł, wiecie? Królowa Kikimor uciekła przed nami. Okej. I? Co teraz? Czy ona ukradła nam magistra? Czy to nie jest magister na pewno? Czy jest? Może to on? To nie on. To nie on. Tu mamy jaja pod ziemią. Zobaczcie, ile różnych ludzkich szczątek. I nie tylko zwierzęce też tutaj są. No dobra, trafiliśmy do paszczy 2. I postaramy się z tej paszczy jakoś wydostać za chwilę. Ale Geralt, mógłbyś jednak włączyć latarkę? Dziękuję. Pytanie, gdzie iść? Tu mamy jedno przejście. Tak, możemy wrócić? Nie. Wrócić... No nie możemy. To jest chyba dobry moment, żebym jednak tego kota napił się. Ja nie wiem, czy ja go mam. Zaraz zobaczymy, czy kotek tutaj jest, czy kotka nie ma. Coś powinienem mieć. Tak, mam jeszcze 3 koty, więc sobie wypiję jednego. Spoko. Chyba moja widoczność nie poprawiła się jakoś bardzo, ale jest okej. Może zapiszę sobie grę. To jest chyba dobry moment. Zapisałem i możemy iść dalej. No i przed nami jest... Otwory? Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. O kurna, dobra, czekajcie, to musimy użyć Arda, tak? Przeskoczę? Nie wiem, zaraz zobaczymy, bo... Kurna, chyba nie. Dobra, przeskoczyłem jednak, bo ona mnie goni. Wielka potwora mnie goni, czekajcie. Szybciutko, uciekamy tutaj. Skacz, Geralt. Nie ma co. O nie, użyłem igniacza niechcący. Ona nie może przejść. Zablokowała się na nich. A, widzicie. Tak to, kurna, bywa. Tak to bywa. Może sobie tym stalowym mieczem jak już... Aha, dobra. Ona się zablokowała, ale się nie zablokowała. Jest ich coraz więcej. Dobra, to chyba nie jest dobry pomysł, żebym ja tutaj był i walczył. Tak mi się wydaje. Użyłem czegoś. Nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje? Oj, karwasz twarz. Powinienem wyciągnąć srebrny miecz, koniecznie. I bijemy się. Dawaj, cyk. Cyk, świetnie, jeszcze troszkę. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. One cały czas idą nowe tutaj. I to chyba nie powinno tak wyglądać. One cały czas nowe idą. Raz, dwa. Jeszcze raz.
Raz, dwa pokonane, świetnie. A tu jest jakaś wielka, jest kolejna. No to nie fajnie. Dobra, przedzieramy się znowu przez przeciwników, tutaj przez kolejne jakby partie. Jest ich strasznie dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Cyk, dobrze, pokonane, troszkę. Raz, znowu walczymy. Znowu walczymy. Przeskakujemy. Może się zasypać całą jaskinię. Bestia na pewno tego nie przeżyje. Bestia na pewno tego nie przeżyje. Dobra. To mam coś do przeszukania? Nie wiem, nie widzę. To co, staramy się to zrobić? Jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, dobra, to cała baza Salamander runie mi na głowę. Uciekamy. Chyba dobrze poszło, nie? Zobaczymy, mamy tutaj złotko, bierzemy warto to złotko. Warto sprawdzić, czy magister nie miał jakichś wartościowych informacji. Udało się, zobaczcie. Zawaliło się. Dobrze. Ale się nawalczyłem, jak skurczybyk. No, dużo ich było. Nawet nie mogłem przeskoczyć między nimi, bo... czy nad nimi, bo tak dużo ich było. No dobra, pokonaliśmy królową tutaj. I co my tu mamy? Księga Rosomaka, mamy raport magistra. O, dobrze. Księga Rosomaka, tutaj mamy nerw Kikimory. I przygotowany do wysłania list magistra. Wszystko trzeba zobaczyć. Co się znowu dzieje? Dobra, chyba przejście nam się utorowało. To, co było przy nas, pękło. Już tego nie ma. Nie wiem, tutaj już chyba nie mogę. Aha, dobra, nie mam miejsca w ekwipunku. Musimy sobie chyba niedźwiedzie sadło wyrzucić. Wyrzucimy sobie też krzesiwo. Postaramy się wziąć jeszcze nieznany olej. Jak jest nieznany, to trzeba go poznać, więc bierzemy tutaj olej jeszcze ze sobą. Dobra, przeczytamy to, co mamy do przeczytania. Chociaż ta jaskinia chyba nam się zaraz zawali, więc nie wiem. Czekajcie, zobaczymy. Mamy tak, raport magistra. Z przykrością kwestionuje profity płynące z sojuszu z królewną Addą. O, czyli Salamandra miała sojusz z królewną Addą, jednak ta zdzira jest ekstraordynarnie rozpieszczona i trudno przekonać ją do czegokolwiek. Nie zdołała w pełni wprowadzić stanu wyjątkowego, a jej par excellence, nieudolne fałszerstwa, naprowadziły Wiedźmina na właściwy trop. Póki co podtrzymujemy złudzenia Addy i nasze obietnice, ale ponieważ Foltest wraca niebawem, należy rozpocząć drugą część planu. Suponuję, że problem Geralta z Rivii rozwiąże sam, szybko i radykalnie. Nota bene, nalegam, żebyś nie nazywał go skurwysynem, albowiem taka onomastyka może być całkowicie nietrafna, rażąco niewłaściwa i kłócąca się z prawdą, a na pewno żałośnie prymitywna. Zgodnie z przewidywaniami, dostarczone substancje pozwalają kontrolować Kikimory oraz ich matkę. Przynajmniej laboratorium funkcjonuje właściwie, z powodzeniem wykorzystując sekrety Kermoren. Magister. Można powiedzieć, że troszeczkę nas wybronił tutaj. Świetnie. Dowiedzieliśmy się, że no już tak na 100% Salamandra współpracuje z królewną Addą. Foltest za niedługo wraca, więc będzie dym. Ten ojciec Addy, król. I co jeszcze? No i Adda odpowiada za te fałszerstwa, czyli za te glejty fałszywe, różne pisma fałszywe z pieczęcią, tam króla i tak dalej. Dobra. To czegoś się dowiedzieliśmy. I mamy jeszcze przygotowany do wysłania list magistra, na którym brakuje tylko pieczęci. Azar, ty głupcze! Nie przewidziałeś, że Alvin, chłopak, z którym wiązaliśmy ogromne nadzieje, potrafi otworzyć niestabilny portal? Krótko po tym, jak go ujęliśmy, gówniarz po prostu zniknął. Był tak roztrzęsiony, że nie potrafił nawet ustać na nogach, a jednak zdołał się nam wymknąć. Wydałem fortunę na zlokalizowanie śladu teleportacyjnego i wiem, gdzie się podziewa, ale kogo mam za nim posłać? Bo przecież nie moich imbecyli. Zdecydowałem, że Alvina sprowadzi człowiek, którego musimy sprawdzić. Wątpię w jego lojalność, więc możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jak najprędzej wyślij swoich ludzi do wsi Odmęty. Jeśli do czasu ich przybycia nie przyprowadzi Bahora, niech go zabiją i zapiorą małego do siebie, do laboratorium. Śpiesz się, czas nagli. Czyli co? Dowiedzieliśmy się, że Alvina porwano i przeteleportował się gdzieś do wioski Odmęty? Tak? Przynajmniej ja to tak rozumiem tutaj z tego, co wyczytałem. No dobra. Alvin ma magiczne moce, o czym przekonaliśmy się już wielokrotnie wcześniej, grając w ten tytuł. No dobra, chociażby na początku gry, na Podgrodziu, nie? Gdzie jakąś przepowiednię wygłosił. Działo się, oj, działo się. No dobra, idziemy sobie tutaj. Cyk! Grobla.
czyli wracamy. Świetnie. Adda. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuję przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z Salamandrą. Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazuję cię na śmierć. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Wasza wysokość, Adda. Przykro mi, Geralt. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, wasza wysokość. Cóż za skandaliczna prośba. Ale ostatnie życzenie to uświęcony zwyczaj. Zgoda? No i widzicie. Niedoczekanie twoje. Mamy to. Ktoś go teleportował. Zapłacą za to. Ktoś. Tak. No i tyle. Ciężko się było nie domyślić, co się działo, kiedy czytaliśmy te listy, magistra, nie? No, ale upewniła się, czy aby na pewno się dowiedzieliśmy o wszystkim. Może chciała nas oszczędzić. Rozdział 4. Niektórzy uważają, że to jest najlepszy rozdział w grze. Zobaczymy. Widziałam, jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Dobra, to może zacznijmy od początku. Co to za miejsce? To brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi Odmęty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Jest też wyspa Rybitw. Taka mała wysepka na jeziorze. Można się tam dostać tylko łódką. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Dobra, czyli znowu padł tekst. Wieś Odmęty? Będziemy musieli się tam udać, może znajdziemy Alwina. Dobra, to co ciekawego dzieje się w okolicy? Zdawało mi się, widziałem miasto, wiesz kim jestem? O, wiesz kim jestem? Jesteś dziadkiem, masz białe włosy jak każdy dziadek. I jesteś brzydki, ale ja cię lubię. Całe szczęście. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. No dobra, męczymy dalej. Zdawało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy, pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Można go spotkać tylko wtedy, jeśli innych ryboludzi nie ma w okolicy. Zaczynam się gubić. I są też elfy. Chorują i są biedne. Czasami zanoszę im ryby, jak królowi rybakowi się poszczęści i złowi trochę więcej. A na wyspie Rybitw można spotkać panią jeziora. Jest najpiękniejsza, ładniejsza od Aliny i też ją świerzbi. Całkiem się pogubiłem. Ale głupi ci dorośli. Jak wy możecie się nami zajmować, skoro nic nie rozumiecie i ciągle was świerzbi? Świerzbi. Też ją świerzbi. No okej. Okay. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Alina, córka sołtysa, wychodzi za mąż i to jest jej partia. Mama mówi, że poleciała na kasę. No tak. Ona ma siostrę, Celinę, i mama mówi, że ją aż świerzbi do tego Juliana, który jest narzeczonym Aliny i który mieszka w karczmie. A co to znaczy, że ją świerzbi? To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak, Juliana świerzbi do Aliny, Celinę do Juliana, a Alina lubi Adama i pieniądze Juliana. Ale głupi ci dorośli. Nie da się ukryć. No. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. A do kogo świerzbi? Panią jeziora? Tego się nie dowiedzieliśmy, pewnie do wszystkich. Na brzegu jest bezpiecznie?
Tak, chociaż czasami z wody wychodzą ci źli ryboludzie i przepędzają śmiesznego ryboludzia. Jak się pojawiają, to się chowam pod chatą rybaka i nikt mnie nie widzi. Sprytnie. Pewnie, że sprytnie. No dobra, chyba już o wszystkim porozmawialiśmy. Do zobaczenia. Są dobrzy ryboludzie. Źli? Co my tu mamy? Zobaczcie, wioska Odmęty za niedługo nam się pojawi. Tu mamy kapłana Wodianoi, może porozmawiamy z nim. On jest niby ten dobry, śmieszny, tak? Mamy tutaj posąg, statuę chyba pani jeziora. Nie wiem, hej. A ja Geralt, miło mi. Aż tak dobrze nie mówię w waszym języku. Ja mówić wasz język bardzo dobra. O, rzeczywiście. Porozmawiajmy. Twoja klękać przed pani, by rozmawiać, twoja nie klękać. Ty być tak lubił, my nie rozmawiać. Mam złożyć hołd pani jeziora? Dobrze rozumiem? I tak by być. Dobrze? Dobrze. W sumie dlaczego by nie? Możemy to zrobić. Będzie chciał z nami rozmawiać, więc... Okej. Jak obserwuje, sprawdza, czy dobrze klękłem. By rozmawiać. Dobra. Masz jakieś zlecenia dla kogoś, kto dobrze włada mieczem? Ludzie być wielkowrogami Wodianoi. Oni wynajęli zły wielki wiedźmin, aby zabić dużo Wodianoi. Tylko znaleźć w krypta, by chcieć kochać ludzie, ale ludzie pływać w nasze wodna. Inny wiedźmin? Dobrze zrozumiałem? Tak być. On nie kochać upiory w krypto. Muszę z nim pomówić. Bywaj. Dobra, dowiedzieliśmy się o innym wiedźminie, który został wynajęty, żeby zabijać Wodianoi, tak? I on mówi, że chcą kochać ludzi, ale ludzie pływać w ich woda. Coś tu nie w porządku jest. Dobra, na pewno sprawdzimy temat krypty i wiedźmina, ale jeszcze może wymęczymy resztę dialogów. Tak, my rozmawiać. Mamy jeszcze o czym rozmawiać. Czy wszystko jest w porządku? Bola mnie smutność wielka. Spokoju nie być w mój dom. Przykro mi. By rozmawiać. Czyli u niego w domu też nie jest spokojnie. No, jeżeli są jacyś źli Wodianoi, no to kumam. Dobra. Jak powiedzieć wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol? Wiedmolol musieć być. Bez bóla wychodzi głąb. Świetnie. Zatem jestem wiedmolol ból. Tak, by być. Wiedmolol ból. No dobra. Wiedmolol ból. Spoko, ale klimacik tutaj jest, co? No i od razu możemy poznać to miejsce. O, zobaczcie, Najada. Tak się nazywa kto? Dryada, cześć! Witaj, białowłosy wojowniku. Witam. Witaj. O, gdyby nie moje zmartwienie, chętnie zaprosiłabym cię do wspólnej kąpieli. Co cię trapi? Porozmawiajmy. Dobrze. Mówiłaś, że masz zmartwienie. Och tak, to okropne. Kiedy pływałam przy świetle księżyca, zgubiłam mój śliczny naszyjnik z turkusem, a to prezent od pani jeziora. Gdzie zażywałaś kąpieli? Zazwyczaj kąpię się w jeziorze, korzystając z plaży tutaj lub na wyspie, ale tego wieczora pływałam w rzeczce niedaleko wioski. Niestety, wszędzie tam kręcą się utopce pod wodzą tego okropnego Zefira. Kim jest Zefir? Kiedyś był jednym z najsłynniejszych wyzimskich złodziei. Potrafił poruszać się szybko i cicho jak wiatr. A jaki był z niego gładysz? Kim jest teraz? Zgubiła go własna chciwość. Kiedy uciekał kanałami z workiem pełnym łupów, nie zdołał utrzymać się na powierzchni i utonął. Teraz jest topielcem, ale stare przyzwyczajenia pozostały.
Nadal kradnie. Owszem, jestem pewna, że ma mój naszyjnik. Zawsze jednak chronią go inne utopce. Czyli co, jednak ludzie, którzy się utopili, zamieniają się w utopce, czy się nie zamieniają? Jak to jest w końcu? No dobra. Co to znaczy? Gładysz? Gladysz? Ciekawe, to nie słyszałem tego jeszcze chyba. Poszukam twojego naszyjnika, no dlaczego by nie? Pomożemy, panience. Poszukam twojego naszyjnika. Och, dziękuję, jesteś wspaniały. Nie mam złota, żeby ci zapłacić, ale posiadam kilka przydatnych drobiazgów. Na pewno któryś ci się przyda. Zatem umowa stoi. Poczekam na ciebie na drugim końcu plaży. Jest tam urokliwa zatoczka. W wodzie odbijają się srebrzyste promienie księżyca. Świetnie, w sam raz na wspólną kąpiel, może być. Jak znajdę Zefira? Jak zabijesz wystarczająco wiele utopców, ten parszywiec sam się zjawi, żeby sprawdzić, co się dzieje. Pamiętaj, oni wychodzą tylko nocą. Nocą to się nogi pocą. Nocą. Dobra. Gdzie znajdę utopcę? Szukaj ich nocą. Najwięcej kręci się tu, na brzegu. Jeśli pożyczysz od rybaka łódkę, będziesz mógł przedostać się na wyspę Rybitw. Tam zawsze można kilka znaleźć. Poszukałabym też nad rzeką w pobliżu wioski. Dobra. Kim jesteś? Jestem Najadą, nimfą wodną. Służę pani jeziora. Okej, to wszystko, tak? Bywaj. Czyli musimy znaleźć jej przedmiot. Trzeba bić utopce. Tam mamy krąg wyblakłej magii. Rezolutna dziewczynka. To może do tego kręgu pójdziemy. Widzę, że ten krąg chyba też wzmacnia Irden. Czyli tak samo jak w jaskini, w której byliśmy wcześniej. Krąg wyblakłej magii. Dobra, tu możemy się przespać. Mamy kwiotek. Bierzemy go. Jak wygląda mapa tego miejsca? Mapa wygląda następująco. Ja sobie może zobaczę misję. Kręgi na wodzie. Muszę iść do krypty i porozmawiać z Wiedźminem, który podjął się tego zlecenia przede mną. Tak, tajemnica Berengara. Berengar został wysłany na poszukiwanie Alwina. Znajdę go, gdy dotrę do chłopca. No, dowiedzieliśmy się czegoś, więc spoko. Czyli nie musimy już informować Wesemira, że Berengar nie żyje, bo żyje. Chyba. Zobaczymy. Wiedźmińskie tajemnice. Rozbiłem salamandrę w wyzimie. Powinienem poczekać, przeczekać gniew Addy i złapać drugi oddech. I mamy tutaj jeszcze złodziejskie nasienie. Obiecałem Najadzie, że odnajdę naszyjnik, który zabrał jej utopce. Muszę zabić utopce na brzegu. Ja może to sobie tutaj zaznaczę. Tutaj mamy na brzegu, tak? Spoko. To co? No chyba idziemy. Co? Na ten brzeg. Czy kończymy już na dzisiaj? Może skończymy, co? Wydaje mi się, że możemy na dzisiaj skończyć. W sumie to będzie dobry pomysł. Dawno nie nagrywałem odcinków, więc potraktujmy to jako taką rozgrzewkę. To sobie przy tym kręgu wyblakłej magii odpoczniemy. Może tu mamy ognisko, tu wszystko tutaj jest i pożegnamy się. Bawiłem się bardzo dobrze, dziękuję wam ogromnie za to, że byliście, że oglądaliście. Zachęcam do łapkowania, komentowania, koniecznie do subskrybowania, jeżeli podobał wam się odcinek. I zapraszam na kolejne, następne odcinki, które pojawią się na pewno niebawem. I raz jeszcze dziękuję osobom, które pomogły mi naprawić Wiedźmina. Niesamowite, dzisiaj nie miałem żadnych problemów z nagrywaniem. Wszystko było tak, jak być powinno, więc udało się. Dzięki. Tyle ode mnie. Bajo. Jajo.